Siemka, tu ja, C90 Lek. A to jest kolejna seria zagramy w super... W SUPER MEAT BOY! Poczekajcie, mam chrypkę. Więc jest to porąbana gra. Jak widać, grałem już to trochę. Przeszedłem trochę. No, 4 siety. A jakoś iść, że tutaj jestem, że ten, no, to pierwszy odcinek nagram. Jakie odcinki będę jechał światami, w sensie, że jeden świat to jest jeden odcinek, nie? Dobra, to teraz sobie oglądajcie demko. Albo nie wiem, czy on to zostawić, czy nie, bo widzę, że się zacina. Opatrzcie to. Dobra. Nie no. Przyspieszę wam. Ta gra w ogóle. Więc zaczynamy. Gramy. Nie, to jest gra stworzona przez jakieś czołgowe logo, nie wiem co to było. I no, i gramy tytułowym bohaterem Super Meat Boyem, czyli super mięsnym chłopcem. I nasze, my mamy za zadanie ratować tą oto wołającą o pomoc księżniczkę przez cały czas. Tylko że gdy my próbujemy ją uratować, i zaraz wam się pokażę co się stanie. Pojawia się doktorek, jakiś zabierają i znika. I jej nie uratowaliśmy. I tak jest całą grę, na razie. Tam gdzie ja, na razie tam gdzie ja doszedłem, to, czy tam doszedłem, czy... Tak jest. I tak po kolei. Great A+. I tutaj jak widać są straszne dwie piły. I trzeba przeskoczyć straszną dziurę. Jest. Mam nadzieję, że dźwięki nie... Wyłączyłem muzykę, gdyż muzyka była na minimalnym, to była zbyt głośna. Więc gramy. I to jest akurat czwarty poziom mocy i... Nie wiem, zapomniałem jak tu... O! Jednak nawet się zacinają klawisze, wiecie? Full level complete! I strzaskał i nie ma. Level 5. Zaczynamy. Tylko że i tutaj trzeba się wspiąć na górę tym naszym super mięsnym chłopcem. Lubię na przykład jak jest, widzicie tą ścianę? Widzicie, nie? I przytrzymuję shift, to jest tak jakby jakieś, to jest turbo jakby. Bo normalnie, czekajcie, pokażę wam. Nie patrzcie na czas, chwalcie czas. Normalnie to biega tak, nie? Że zanim nie leci żadna krew ani mięso czy coś tam, nie? I przytrzymam shift i to jest super bieg, super szybki bieg. A jak biegnę na ścianę z tym super szybkim biegiem, to tak fajnie się ślizga po ścianie na górę, patrzcie tak. Mi się to podoba właśnie, fajne takie. Dobra, to lecimy przejść ten poziom. Cool. Level complete, great A. Ojej, wiecie, co to jest? No. Blade Catcher. Więc nie mogę wpaść w te piły. Co jest. Na razie to jest bardzo łatwe. Tylko że. No. Trochę się zacina. No. I. Diverge. Nie wiem co to znaczy. I jak widać, to jest bardzo łatwe. Przypuszczam, że w drugim odcinku się zaczną to. Pierwszy punkt to tak jakby zaprezentowanie tej super gry, którą można kupić na Steamie oczywiście. Ja nie... Tak. I tutaj. O, i te klocki są jak. Nie wiem jak co. Jak gravel nie. O, a to jak gravel. Jakiś wir. Dotknie się je, to od razu spadają i nie ma ich. Level complete. Na końcu poziomu jest boss. Zobaczycie. Oj. Moja pierwsza śmierć! O nie. A pokażę wam coś. Będę zginął kilka razy specjalnie. I mam później, i później tak. I później przejdę tą mapkę i wam pokażę co się dzieje. Czekajcie, to będę sobie poskakał sobie. Dobra, i teraz idę. Dobra, i teraz idę to przejść. Jak dam radę. Oczywiście. O. Dobra.
obserwujcie to. Na każdym ukończeniu filmu teraz będą pokazane moje śmierci. Tutaj się pojawi z 5 miesięcy, widzicie? Tutaj jak przechodziłem, jest pokazane. Kończy, nie? Super. Jej, uratowałem księżniczkę i nie mogę przyspieszyć. O, myślałem, że się zaciął. Fire. Więc na początku, jak się tą grę grałem, nie ogarniałem jej w ogóle. Jak ten pociąg był? Ej, o co chodzi? Jeszcze tak nigdy nie miałem. Co chodzi? What the hell? Co się stało? What the fuck? What the fuck? Aha. Spoko. Cool. Ty w to jeszcze nie grałem. Dobra, zginęła. To jest tak jakby spikselowana wersja Super Meat Boya. A, cool. Jestem zaskoczony tym, co widzę. Ale zginę pewnie. Jest. Dobra. Doskoczę. Jest! I co? Muszę iść na górę? Nie, nie muszę iść na górę. Muszę teraz sobie sprawdzić, co widziałem. I co? No, lol! Dobra, jeszcze raz muszę od nowa sobie wchodzić tam na górę. Dalej, uważaj się. Super Mario... Super Meat Mario. Tak. Dobra. Koniec tego samego. Aha, cool. I co teraz? Dobra, 12. Revolve. Nie wiem, co znaczy. Kręci tak. Zęby już mam powłamywane. Cool. Jedziemy! Księżniczka uratowana. Przyleciał doktorek na Bregi. I ją zjadł. Haps. Dobrze. Level complete. Jedziemy następny. Thomas Cabin. O, i właśnie, widzicie ten plasterek tam? Widzicie, nie? Ja go nigdy nie zbieram, ale teraz tak sobie dla jakiegoś wezmę. O, i wziąłem. I nic się nie stało. Pewnie jest jakiś bonus za to, że się zbiera te plasterki. Znaczy nie dziwne. O, widzicie, mam plasterek! O ja, zaczął strategię. Mam nadzieję, że więcej ludzi nie będą się robić dostępni. Zresztą... całą grę przez ten odcinek, jak tak, to będę zmuszony niestety wyciąć jeszcze raz od gadu, to po prostu odetnę. Zobaczcie, cięcie zrobię i jej. A na razie, jak widać, jadę! Cool, to jest też łatwo, jak widzicie. Jadę bez, kurde, bez problemu. Oj, dobra, był dźwięk gadu, czyli cięcie! Dobra, więc powróciłem, jestem pogromcą GG, rozwaliłem GG, nie będzie już pikał GG, więc włączamy Cactus Jumper, skoczek kaktusowy i gramy w tą psychą. No, oj tam, jedziemy jeszcze raz, to znaczy nie przyszedłem, więc jedziemy, a Cactus Jumper to jest nazwany, gdyż te oszczy są ostre jak tam. Yeah! Level complete! I'm happy! Głupi doktor. Porwa o moją maskę. Wow! Jeszcze na dół. Wow! Wiecie, nie jestem zbyt dobry w tym kraju, ale mam 6 z plusem. Cool! I... kręcący się oszcze to... widzicie, to jest nowość. Cool. 6 z plusem! Jest, znowu! Cool. O, i z tym poziomem miałem problem. Kiedyś. I chyba teraz też będę miał problem. Kurde. O. Dobra. To jest bardzo wkurzające, gdyż...
O, gdzie jest wkurzające? O, nawet nie mogę skoczyć normalnie. Nie wiem, jak to przejdę. Przepraszam, że jeśli będę was znaczył tym poziomem. I... jest! Jest! Jestem super! Gram w tą grę. Dobra. Lecimy. Oja! O, ale fuks! Lecimy. I... No wiedziałem, że coś... Znowu... Wiedziałem, że coś... Dobra. Przeskoczyłem. I teraz trzeba tutaj też przeskoczyć speedami. Zaraz. Nie strzelaj. Ło, ale fuks. Wszystko z plusem. Jest, jestem zadowolony. Teraz. O, teraz jest test. V-test. Idę po plasterek. Strzelaj! O ja. Dobra, to muszę szybciej tak. Szczeli. Kurde. Plasterek. Jest, mam plasterek. Nie! Wiedziałem, że tak będzie. Będę ginął, ale jest to... Ale przynajmniej plasterek zapam. Jest, mam plasterek. No, nie potrzebny ten shift, bo cały czas gram i cały czas shift trzymam. Czyli przyspieszenie turbo, nie? Trochę, jak widać, ogarniam. Fuck! Wiedziałem. To trzeba tak, bo ja chcę na szybciej. Ja chcę plasterek, chcę mieć wszystko plus. Wszystko plus się dostaje wtedy, gdy się szybko przejdzie. Dobra. Jedziemy. Yes! Udało się. Tylko mam w ramię te 8. Yeah! UPIA! Dobra, przejdę. Wszystko plus? Yes! Wszystko plus! Super Meat Boy! I plasterek do tego jeszcze. Bandage game. Teraz chyba boss będzie. No. Tak, teraz będzie boss. Lil Slugger. Jak chcecie, nie wydaj tego w ogóle, to nie umiem na to w ogóle. Ale spójrzcie się. Boję się. O, i muszę uciekać. Ej, ale on tak jak przyjdzie teraz. On nie ruszy. Dobra, więc muszę uciekać przed tym kolesiem, który mnie goni z kulą. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi i stałem w miejscu. I jak się za tym razem, mogę zadowolony z siebie. O ja, doganiam. O, jest! Jest! Poszedłem! Przeszedłem pierwszy świat, czyli to oznacza. Jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Meat Boy! No ale poczekajcie, niech No. Peace. Hello. Grrr. I hate you. Fruf. Znik. Forever alone. Muhahaha. Tak, Ćwir. Zostawię wam to. Albo mam się pieszę po prostu. Jee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 e
Dobra, jeszcze wychodzisz. Mogę chodzić? Dobra, to jest już drugi świat. Jak widać,
Chapter 2 The Hospital, ale tego nie będę walczył. To będzie w kolejnym odcinku. Więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Super Meat Boy. Więc subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Bye.